fire and ice. This love is like fire and ice. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na reportaż walentynkowy w Technikum nr 1 w Andrychowie. Czym dla Ciebie są walentynki? Walentynki dla mnie jest to jakiś czas, w którym mogę spędzić razem wspólne chwile ze swoją drugą połówką. Mogę jej wtedy wyznać miłość i tym podobne. Otóż walentynki są dla mnie przede wszystkim świetną okazją, żeby nie tylko może zbudować nowy związek, ale też pielęgnować miłość. Walentynki są dla mnie wyznawanie miłości drugiej połówce, święto zakochanych, które się spędza 14 lutego. Dla mnie walentynki to dzień zakochanych, żeby spędzić ze swoją drugą połówką, żeby ogólnie było tak fajnie, romantycznie. Dla mnie walentynki są dniem zakochanych, dwóch połówek i dzień miłości, serduszka i w ogóle. Jest to dzień, który po prostu jest dniem zakochanych i po prostu ludzie się ze sobą spotykają, którzy są zakochani w sobie. Ogólnie to nie mam sposobu, po prostu podchodzę no i na spontane, no nie? Dasz mi swój numer? Bo piszę książkę telefoniczną i brakuje tam twojego numeru. Nie wiem, jak się podchodzi do dziewczyny i się zaczyna: cześć maleńka. Może coś takiego, nie wiem, nie mam pomysłu teraz, wiesz? Coś w ten deseń. Czy według ciebie walentynki są ważne i dlaczego? Moim zdaniem walentynki są bardzo ważne ze względu na to, że w dzisiejszych czasach ludzie mają dla siebie mało czasu, a jest to dobra okazja, żeby właśnie znaleźć go. Jak wygląda twoja idealna połówka? Wysoka, blond włosy, niebieskie oczy, aryjka. Musi być fajny z charakteru, także wygląd, mówią, że się nie liczy, ale jednak się liczy. Musi mieć jakąś fajną brodę, no i być kochanym i no, cenić sobie szczerość. No to troskliwy, miły, czuły, pomocny, zabawny. Jaki najgorszy tekst na podryw słyszałaś? Jak byłam na dyskotece, chłopak do mnie podszedł i się zapytał, za którym klubem jestem, za Krakowiem czy za Wisłą. Jak powiedziałam, że za Krakowiem, powiedział mi, że muszę się przepisać i jechać z nim na Wisłę. Jak nie, to nie będziemy nawet mogli zatańczyć, ponieważ nie jestem za Wisłą. Czy według ciebie to święto jest ważne i uzasadni dlaczego? Myślę, że nie jest potrzebne. Nie, bo jak się kogoś kocha, to się kocha go tak samo cały rok. Powinno się to okazywać tak dokładnie cały przez rok. Cały rok, tak. Jak spędzasz tegoroczne walentynki? Ja? Spędzę je z moją drugą połówką, spędzę je z moją gitarką, prawda? Będę sobie grał, tak myślę, albo jakieś lodowisko się gdzieś skoczy, prawda? Ale bez gitary. Czym dla ciebie jest miłość? Nie wiem, jak to powiedzieć. Umiejętność kochania. To umiejętność, jak to było? Umiejętność, czekaj, posiadania siebie, zdawaniu siebie. Nie, to źle brzmi, źle to brzmi. Miłość jest to takie... Miłość to nie jest uczucie przede wszystkim, tylko miłość to jest taki stan, w którym ta druga osoba jest dla nas bardzo ważna, nawet czasami ważniejsza od nas, i staramy się dla niej jak najlepiej i dajemy im z siebie, dajemy siebie 100% i w ogóle jesteśmy dla tej drugiej osoby zawsze, wszędzie i o każdej porze. I to jest chyba taka... Jezu, zapijałem. No i to jest chyba taka miłość, taka prawdziwa. Dawanie siebie. Jak widać, nasi goście udzielili dosyć niecodziennych odpowiedzi. My tymczasem żegnamy się z Państwem, mamy nadzieję, że się podobało i zapraszamy do kolejnych naszych produkcji. Zamierzasz spędzać tegoroczne walentynki? Tegoroczne walentynki zamierzam grać w grę. Jaką? Tomb Raider. W jaki sposób spędzasz tegoroczne walentynki? Dziś wieczorem pragnę sobie otworzyć jakieś bardzo dobre wino i myślę, że przeczytam Mistrza i Małgorzatę. Znaczy, zacznę czytać, tak. Jak podbić twoje serce? Jedyną osobą, która wie, jak podbić moje serce, jest nasz kochany wychowawca, dając mi piątkę z języka polskiego. Opisz swoją idealną połówkę. Myślę, że naszą idealną połówką jest nasz najlepszy, najwspanialszy wychowawca, pan Robert Tracz, który zawsze wie, jak nas uszczęśliwić, dając nam dobre oceny.